na wyspie Spichrzu w Gdańsku. Za Zieloną Bramą zaczynał się zupełnie inny Gdańsk, Dolne Miasto. I tam właśnie za Zieloną Bramą opadała kurtyna. Było bardzo stare, zniszczone miasto. Teraz wyspa Spichrzów wygląda zupełnie inaczej. Ciągnie się po prostu starówka dalej. A wtedy tam została ściana po jakimś kompleksie sklepów. Chyba nie? To był kompleks sklepów. W tym miejscu, co my próbowałyśmy zaadaptować, to był sklep z firanami. Taka witryna została po sklepie z firanami. Zamierzeniem w tej pracy było przywrócenie trochę życia w to miejsce. Takie smutne i zaniedbane. Dosyć to był absurdalny ruch, bo postanowiłyśmy odnowić tą witrynę, nadać jej kolorów, jakie mogłaby mieć kiedyś. Dlatego odmalowałyśmy ten kawałek muru, powiesiłyśmy tam zasłony, firany i życie toczyło się dalej wokół tego. Ludzie tak samo przechodzili jak wcześniej, nie zwracając na to specjalnej uwagi. Zaczęło się pracą projektowanie i organizacja przestrzeni, którą zaczęłyśmy robić właśnie w czwórkę z Moniką Bębenek i z Magdą Golon. I potem Alicja i ja zostałyśmy w takim duecie. No to była pierwsza praca, którą zrobiłyśmy i nigdy nie było u nas jakiejś deklaracji, że zakładamy duet i teraz pracujemy wspólnie. Był pomysł, żeby zrobić coś razem właśnie z tą ekipą, o której Ola wspomniała, na studiach. I udało nam się zrobić tą pracę, w sumie już ukończyłyśmy tą pracę z Olą same. I też było tak, że było bardzo dobre przyjęcie tej pracy. I zaczęto nas postrzegać też trochę jako duet. I tak, to wspólna praca się sprawdzała i było nam coraz fajniej pracować razem. W projektowaniu i organizacji przestrzeni głównym motywem jest szkielet, bo to nie był hotel, to był szkielet hotelu robotniczego, który nigdy nie powstał, a był usytuowany w Gdańsku Brzeźnie, no, 50 metrów od plaży. Ten hotel właśnie nigdy nie został ukończony, ponieważ w którymś momencie okazało się, że azbest, którego użyto do jego budowy, jest szkodliwy dla zdrowia i trzeba było go rozebrać po prostu. W tym czasie my się tam pojawiłyśmy, żeby właśnie ten obiekt jakoś pooglądać sobie i pomyśleć, co by tam zrobić, bo ciekawe dla nas było właśnie to usytuowanie takiego brzydkiego, monumentalnego szkieletu w tak bardzo turystycznym miejscu, jakim jest plaża w Brzeźni. I kiedy się tam pojawiłyśmy, to właśnie się okazało, że miasto Gdańsk będzie rozbierało ten budynek. No i to stało się taką inspiracją do tego, żeby zrobić tam film o takim życiu w tym miejscu, mimo że ono już jest u kresu swojego istnienia, powiedzmy, nie wiem jak to określić. I stąd właśnie taki pomysł na wprowadzenie życia takiego hotelowego w to miejsce. Czyli pojawiłyśmy się tam jeszcze z Magdą Golon i z Moniką Bębenek, z którymi razem studiowałyśmy na roku. Przebrałyśmy się w stroje pokojówek i właśnie byłyśmy takimi pracownicami tego miejsca. W tym samym momencie, kiedy robotnicy rozbierali ten szkielet.
właściwie te małe szklarenki zostały odtworzone na wzór prawdziwych szklarni z ogródków działkowych. To są takie miniatury rzeczywiście istniejących szklarni i zostały stworzone do takich małych roślinek, które wyrastają pomiędzy płytami chodnikowymi na ulicy. Stąd też ta instalacja właśnie w mieście na chodniku, gdzie jest jakiś taki ruch miejski, żeby ich tam nie zdeptać, żeby ochronić trochę te roślinki. La pièce est très intéressante parce qu'elle permet de désacraliser l'espace de l'opéra qui en général est dédié à un public très réduit, un public d'initiés, même si les temps changent un peu, mais depuis toujours l'opéra est quelque chose réservé à un certain groupe de personnes. Ici, cette pièce permet quelque part de sortir l'opéra sur l'espace public et que le public Monsieur tout le monde puisse participer au rideau, à la scène de l'opéra. Donc il y a cette désacralisation passe peut-être par un processus de démocratisation. Cette pièce amène le public à pouvoir jouer. Et l'espace public devient lui-même la scène de l'opéra. Alors qu'on a plus à l'opéra le thème des mythes, la mythologie, on a c'est toujours une grande histoire fondée sur une écriture. Ici, c'est la vie de tous les jours, le quotidien, donc les gens dans la rue qui se retrouvent confrontés à la scène. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est une grande provocation et on pourrait dire qu'elle renverse les rôles. Les rôles de chacun sont inversés. Et, aussi bien j'ai pu entendre le public de l'opéra qui rentrait, qui s'offusquait un peu en disant « Mais c'est quoi? Pourquoi le rideau est-il à l'extérieur ?» Parce qu'eux-mêmes sont un peu choqués, parce qu'ils payent, ils payent cher pour aller à l'opéra. Donc ils ont peut-être envie de se garder cette privacité, ce lieu spécifique qu'est l'opéra. Ils voient tout d'un coup le rideau dehors. Donc ils se sentent dépossédés. In the evening, when the people are coming out of the theater, there they were spectators. And suddenly when they come here, they are the actors. And I think that is very, very strong part of it. This work, which is so much incorporated in their work, like the way of thinking and the way of working also with their normal artwork. And at the same time, it's completely integrated in this situation, which is quite unique. So a lot of artists like to work in the outer space and put a work of their own, and then it's just like putting it in there. But this is really integrated and on two levels. It's integrated in the place itself, like
the way the measurements, the way even the color and the material, everything is really integrated in this space. But at the same time, on a narrative level, like it's talking about the opera house itself. So it's physically, but also conceptually, it's absolutely integrated in this space and in their work. And that's why I think it's a very strong work. Qu'est-ce que c'est l'opéra? C'est un spectacle qui commence avec un rideau rouge, toujours fermé. Et maintenant, il va s'ouvrir et on va voir quelque chose d'extraordinaire. Même si ça ne se passe pas, même s'il s'ouvre jamais, il y a la promesse derrière. Et pour moi, ça, c'est une œuvre extraordinaire parce qu'on fait rêver les gens. Et ça, j'adore, parce que ça, c'est la finesse de l'art. C'est la poésie, c'est la littérature, c'est esthétique. Et on veut le garder pour toujours, évidemment, ce ne sera pas possible. Mais voilà, c'est pour ça que moi, j'aime ça. Miasto projektem, to Dominika Skutnik nas zaprosiła na stocznię. Ona wtedy myślała o wystawie, którą kuratorować miała, właśnie związaną ze stocznią. I nas zaprosiła na spacer, żebyśmy właśnie zareagowały jakoś na tą przestrzeń. I to też był taki moment w Gdańsku, że nie wiadomo było, co ze stocznią będzie. To znaczy, bardzo stocznia dużo... wtedy już się zaczęła mocno przeobrażać. Ona już zaczęło. Już połowy jej nie było, ona była w połowie już zmielona i były ciągłe konkursy rozpisywane, jak to nowe miasto, jak ten nowy Gdańsk ma wyglądać. I też z tą naszą pracą właśnie wpisałyśmy się w taki kolejny projekt architektoniczny. W ogóle często jest tak przy naszej twórczości, aktywności, że no, gdzieś ten motyw, że coś jest, a zaraz, za chwilę tego nie będzie, bo właśnie to znika, kiedy my zaczynamy to robić, to jest bardzo, bardzo częsty przypadek. Tak było z hotelem, właśnie z miastoprojektem. Wiele jest takich prac. No, ale to tutaj właśnie też ten wątek zmiany tego miejsca był bardzo istotny. Że ona się zaczęła, stocznia się zaczęła wtedy przeobrażać. Właśnie już było bardzo dużo zmielonych takich budynków stoczniowych. I leżały tam takie wielkie hałdy gruzu pozostałego po różnych budynkach. Stąd też właśnie taki pomysł, właśnie z tego, co Ala powiedziała, że to nowe miasto zaczęło się projektować wtedy. I my też zaprojektowałyśmy takie miasto z cukru, które jest pięknym projektem, ale znika po prostu pod wpływem jakiejś tam wilgoci akurat, bo to był cukier, które się rozpływa. Tak samo jest ze stocznią. To jest no, pejzaż miasta Gdańska, który wydawałoby się, że nigdy się nie zmieni, że to jest coś takiego bardzo stałego. A jednak i tutaj nadeszły takie zmiany. I ta stocznia też zaczęła znikać. Była, bo my właśnie ulazłyśmy przez tonę błota i kałuż. Tak, i pamiętam, że tak się przykleiłyśmy do tych kałuż, że te kałuże były najbardziej w sumie czymś, od czego nie mogłyśmy się oderwać. I w sumie właśnie ta architektura i ten cukier, wszystko później było zbudowane wokół tego kałużowego pejzażu, który tam zobaczyłyśmy. Dla nas obiektem zainteresowania stał się taki dwór właśnie w dzielnicy Gdańska Młyniska, w którym się znajduje siedziba elektrociepłowni w Gdańsku. I ten stary dwór jest tak wciśnięty pomiędzy całą taką infrastrukturę elektrociepłowni. I to wygląda bardzo nienaturalnie. On się w ogóle nie broni, ponieważ jest właśnie przytłoczony całą tą instalacją wokół. I taką dziwną sytuacją było to, że pracownicy elektrociepłowni robili wszystko, żeby jakby zatrzeć to wrażenie takiego przemysłowego charakteru tego miejsca. Więc jest tam posadzone mnóstwo
tuj, ozdobnych krzewów, kwiatów. Jakby z tego miejsca starają się zrobić takie miejsce przyjemne, z industrialnego w takie bardziej romantyczne, powiedzmy. No. I zestaw właśnie tych dwóch światów, ten kontrast stał się dla nas bardzo interesujący. Też było tak, że na wszystkich materiałach, jakie udało nam się znaleźć, czy to w internecie, czy właśnie przez nich publikowanych, były zawsze takie kadry, które absolutnie wycinały ten, właśnie, ten tak, techniczny tak. świat. Tak. Były pokazane jako jakoś niesamowity, piękny dworek w ogrodzie z alejkami, ławeczkami i romantycznym anturażu, a rzeczywistość była przepiękna. I to zderzenie właśnie, ten kontrast był niesamowity, który tam funkcjonuje na miejscu. Robiłyśmy takie zdjęcie też z góry. No, to niesamowity widok, bo po prostu taki właśnie XVIII-wieczny dworek jest otoczony takim totalnie industrialnym światem. Peterze i Jana punktem wyjścia była osoba, która tańczy sama, ale jakby tańczyła z kimś. Tak był punkt wyjścia, nie? Potem to się w ogóle zupełnie przeinaczyło, bo właśnie była para. To było na Słowacji, w takim też opuszczonym starym domu. Bo to, o czym ja mówiłam, to gdzieś zupełnie chyba się zdezaktualizowało w tej pracy. A pamiętam, że od tego wychodziłyśmy, ale tam potem taka wynikła ciekawa sytuacja, że ten pan był trenerem tańca towarzyskiego, a pani była bardzo piękną po prostu kobietą i to tak jakoś wyszło, że on ją uczył tańczyć tam. I my byłyśmy wtedy bardzo takie, byłyśmy zniesmaczone tym, że on ją tak próbuje dyrygować w tym tańcu. Grała taka para starszych panów, znaczy para, no, dwóch panów starszych. Jeden śpiewał, drugi grał na akordeonie. Ta właśnie ta mała architektura dworcowa swoim wyglądem po prostu przypominała taką tanzbudę, czy miejsce do potańcówek. Miała taki nastrój specyficzny, taka drewniana architektura to była. No i my zaprosiłyśmy tych dwóch panów, żeby tam zagrali swoje utwory.
i zrobiłyśmy taką małą potańcówkę po prostu dla podróżnych, którzy czekają na pociąg albo czekają na kogoś, kto przyjeżdża z podróży, na swoich bliskich. Inspiracją do filmu Kino Dream była sąsiadka Ali, Monika, która miała wtedy 12 lat i chodziła ulicą i tańczyła, śpiewała piosenki i tańczyła sobie do tych piosenek. Takie jakby, to było takie wytańczenie swoich marzeń o przyszłości, może tak to zinterpretowałyśmy, że może kiedyś właśnie zostanie aktorką na przykład i marzy o tym w tej chwili, wykonując te taneczne ruchy. Ona najpierw tańczy na scenie w Krzesznej. Tak. Krzeszna to w ogóle jest miejsce, które znowu na jest Kaszubach, z Olą związane, tak. Bo to jest jej miejsce z dzieciństwa. Tak, tak. Tam spędziłam sporo razy wakacje w Krzesznej i tam przy dworcu pewnie już jej nie ma, ale stała taka scena, która wyglądała dosyć żałośnie i taka była zdewastowana. Jak pojechałyśmy tam na wycieczkę i Ola mi pokazała to miejsce, no Ola miała zupełnie inne emocje w sobie, bo właśnie związane z jej wspomnieniami. No jak to zobaczyłam, no to tak albo stamtąd wyjechać, ten dworzec, albo zostać artystą. Nic więcej tam nie było żadnej innej perspektywy właśnie w tej przestrzeni. No i zaprosiłyśmy Monikę do wytańczenia, właśnie do wytańczenia tych swojej ekspresji tam na tej scenie. Sfilmowałyśmy ją, a potem zaprosiłyśmy ją do kina i zrobiłyśmy projekcję. Też chciałyśmy zobaczyć właśnie jej reakcję na siebie, kiedy widzi swoją postać tańczącą na takim dużym ekranie właśnie, jak ona zareaguje w ogóle, czy to będzie takie, czy radość, czy bardziej zażenowanie, czy jak ona to poczuje w ogóle. Tak, nagrywałyśmy jej reakcję. Ale cieszyło ją to, że cieszył ją ten widok siebie w przyszłości może na lepszej scenie. No to był piękny czas wycieczek po całej Polsce w poszukiwaniu pilotów, akrobatów, którzy zechcieliby wytańczyć nam ten ruch przed startem. Jak się patrzy na to z boku, to jest trochę taniec, trochę walka, takie trochę nie wiadomo co. Mój tata kiedyś mi opowiadał o tej sytuacji, bo mój tata był pilotem i mówił właśnie o procesie przygotowywania się do lotu. I opowiadał o tym właśnie, że ten lot jest wykonywany dłonią, która jest ustawiana względem słońca i wtedy piloci wyobrażają sobie i ćwiczą w ten sposób ten lot, będąc na ziemi jeszcze. Nigdy nie widziałam tego na żywo, tylko właśnie z opowieści taty. I jakoś bardzo długo to we mnie się działo. I w pewnym momencie, jak zaczęłyśmy pracować właśnie nad wystawą, która miała miejsce w profilach,
o ćwiczeniach przyszłości. To jakoś właśnie ten temat i ten motyw bardzo bliski był nam. No i zaczęłyśmy jeździć i nagrywać właśnie te ćwiczenia. My też trochę już w pewnym momencie, jak nawiązałyśmy kontakt z pilotami, to też trochę ich śledziłyśmy, że jak jechali na jakieś zawody, że te zawody są na przykład właśnie w Radomiu albo w Częstochowie, to wtedy pojawiałyśmy się tam z kamerą. To tak było. To też były w ogóle niesamowite spotkania z tymi pilotami, bo to byli mistrzowie Polski, świata czasem w akrobacjach i też to zderzenie ich precyzji i ich takiej determinacji, która w tym ruchu była i no to dla mnie to było niesamowite patrzenie na nich i bycie tak blisko nich, to już z naszą całą jakąś wycofaniem i nieśmiałością, ta ich energia była niesamowita. No tak, w ogóle takie bardzo pewne siebie osobowości. No tak. Takie to, co oni robili, decyzyjność tak, tak. Na ziemi, no tam nie można sobie pozwolić na błędy, bo to może kosztować nawet życie. I będąc w Lwówku Śląskim, natrafiłyśmy na stary dworzec. Myślałyśmy, szczerze mówiąc, że tam już nic nie jeździ, żadne pociągi się nie zatrzymują, bo właśnie taki podupadły mocno. I w tym dworcu, właściwie w tunelu na tym dworcu, wisiały takie latarnie, które przypominały dzwony, bo one się tak huśtały delikatnie na wietrze, pamiętam. Bo tam szybek brakowało. Tak, tam szyb brakowało. No ten dworzec bardzo zdewastowany był. I tam taki bardzo medytacyjny nastrój się robił przez te właśnie bujające się latarnie. Zwykle jest tak, że, znaczy zawsze jest tak, że dźwięk, muzykę komponuje nam Marcin Zieliński. Jesteśmy takim już trio w sumie, razem z tym dźwiękiem. No, ciekawa sytuacja była, kiedy robiłyśmy Kołysankę, ten film o straszakach na działkach w zimowym pejzażu. Marcin skonstruował taki namiocik, w którym zainstalował sobie przeszkadzajki w postaci butelek plastikowych i zakrętek od słoików. I odtwarzał ten dźwięk z działek, ponieważ jak my nagrywałyśmy, to wiał wiatr i tego wiatru nie do końca chciałyśmy, nie chciałyśmy go mieć też w tym materiale. Więc on ten dźwięk odtwarzał na podstawie tego, który był oryginalnie, odtwarzał te wszystkie dźwięki i komponował, żeby to pasowało do obrazu. Czyli zamknął się w takim namiocie z koca i właśnie tam nagrywał, pukał w butelki, w te przeszkadzajki i nagrywał te dźwięki.
Profesor Duszeńko nie miał w ogóle wystaw takich galeryjnych, nie pokazywał swoich prac, a mnóstwo tego właśnie tworzył, takich drobnych szkiców rzeźbiarskich i rysunków, i małych rzeźb. No i stąd taki nasz pomysł, żeby trochę zrobić mu taką wystawę jego prac. Albo przygotować je do transportu na wystawę, bo też te skrzynie, które są zbudowane na wzór takich skrzyń transportowych do dzieł sztuki, właśnie stały się takimi miejscami galeryjnymi, mini wystawami dla profesora. Robert Kaja opiekował się pracownią profesora Duszeńki. I my się tam znalazłyśmy dzięki Robertowi Kaji. On nas zaprosił, żebyśmy zobaczyły tą przestrzeń. No, on tak czuł też, że mogłybyśmy właśnie to miejsce jakoś też zinterpretować. Chyba to też było takie zaproszenie trochę do jakiejś pracy już nowej. Tak, bo on tam znalazł się w tej pracowni, on się opiekował tą pracownią, też pomagał w ten sposób finansowo wdowie po profesorze, że był tam. No i też już myślał powoli, jak zabezpieczyć tą pracownię i co z tymi rzeczami mógłby zrobić. Więc to, że my tam się znalazłyśmy dzięki niemu, no to też był jakiś tam jego pomysł, żeby z tymi rzeczami trochę wyjść dalej i w ten sposób kogoś zainteresować spuścizną po profesorze. Tym konkretnym miejscem też, bo on też próbował ocalić to miejsce, tą pracownię. Tak, bo to też tam bardzo dużo było tych szkiców rzeźbiarskich, rysunkowych. No, ona została w takim stanie po prostu, on ją taką, w jakim, no, opuścił ją po prostu i tam nic nie było ruszane. Więc tego było tam mnóstwo i tak nie wiadomo było, co się z tym wszystkim dalej wydarzy, z tymi przedmiotami, rzeczami, pracami. I z miejscem. No i z całym tym w ogóle miejscem. I to było trochę niezręczne, no bo to też oczywiście wtedy mocno, mocno myśli się o sobie, o swoich pracach i o tym, jaki to jest problem, w cudzysłowie, później. I o takiej materialności tych prac i też to, że my kończyłyśmy z Olą rzeźbę i w pewnym momencie od tej rzeźby gdzieś uciekłyśmy bardzo mocno w mniej materialne rzeczy. To też właśnie było związane z takim lękiem przed tą materialnością, przed tą fizycznością rzeźby. A tutaj w takiej makroskali się znowu właśnie z tym zetknęłyśmy, więc to było takie, no, trudne spotkanie. I praca z tymi bardzo, bardzo delikatnymi rzeczami. I też później, gdy starałyśmy się o to, żeby zrobić tą pracę, oczywiście musiałyśmy prosić o zgodę wdowy. I to było też tak na wielu, wielu płaszczyznach, czy no oczywiście dotykając właśnie takiej materii. Jest też wiele pytań o etykę związaną z powstawaniem takich prac. Czy my więcej zyskamy? Czy co, faktycznie my robimy coś dla profesora? Czy to już jest zupełnie poza nimi? No tak, bo czy my zyskujemy w tym momencie? Wykorzystujemy jego pracę w naszej pracy. Tak. Filmy Archiwum Destruktów splatają się zasadnicze wątki praktyki artystycznej Alicji Karskiej i Aleksandry Wendt. Z jednej strony mamy archiwum, takie miejsca jak archiwa, muzea, biblioteki, to miejsca działań tych artystek, miejsca rzeczywiste albo miejsca przywoływane w obrazach, miejsc rzeczywistych albo miejsc wyimaginowanych. Miejsca te rozważane są przez artystki jako miejsca przechowywania i konstruowania pamięci, jako miejsca pisania historii. Generalnie problem pamięci i odzyskiwania dla kultury tego, co zapomniane, co zlekceważone, co zepchnięte w niepamięć, to też jeden z takich zasadniczych tematów filmów, fotografii, instalacji Alicji Karskiej i Aleksandry Wendt. W dużej mierze chodzi tam o pamięć obrazów, o pamięć przywoływaną w obrazach i o otwieranie tych obrazów na pamięć, również na pamięć innych obrazów, które piszą takie nieoczywiste scenariusze historii zapomnianych, historii lekceważonych.
Z drugiej strony w archiwum destruktów mamy to, co nazywamy destruktami. Odpadki, pozostałości, resztki, rzeczy, których czas wydawałoby się już minął. To chyba ulubione elementy działań tych artystek. Bardzo często pojawiają się w ich pracach popadające w ruinę budowle, niszczące kamienice, niszczące wiadukty, zapomniane, opuszczone miejsca, jakaś przestarzała architektura, generalnie takie niszowe obszary zanikającej wizualności. Bardzo często te artystki poruszają się jak gdyby na obrzeżach wielkomiejskich przestrzeni, często penetrują, mówiąc tak metaforycznie, ruiny modernizmu, przeszukując je w poszukiwaniu tych zapomnianych obrazów. Przy czym należy tutaj zauważyć, że to nie jest jakby taka, nie chodzi o takie nostalgiczne narracje tchnące duchem przeszłości. Raczej o, powiedziałabym, odtajnianie tych zapomnianych scenariuszy pamięci, tych niejasnych, zlekceważonych zapisów historii. W Archiwum Destruktów artystki schodzą do magazynu starej pomarańczarni w Łazienkach Królewskich. Film nakręcony jest w magazynie, w którym przechowywane są uszkodzone pozostałości gipsowych odlewów antycznych rzeźb zrobione w XVIII-XVII wieku. Takie niepotrzebne resztki, pomiędzy którymi przechadza się biały paw. Biały paw to rodzaj negatywu kolorowego pawia, tego egzotycznego pawia kroczącego po królewskich ogrodach. Magazyn jest negatywem tego, co znajduje się ponad nim, czyli Królewskiej Galerii Rzeźby. Czyli cały czas mamy jak gdyby tą drugą stronę, tą zapomnianą, zlekceważoną, jakby spychaną z tych oficjalnych zapisów historii sztuki. Całą tą przestrzeń Archiwum Destruktów, przestrzeń tego magazynu, możemy odczytywać jako taką przestrzeń metaforyczną, przestrzeń, w której ujawniane są inne scenariusze niż te pisane przez muzealną historię sztuki.